Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Po meczu z Górnikiem jest z nami Kuba Osobiński, jedna z najjaśniejszych postaci tego derbowego spotkania, ale Kuba, jesteś niepocieszony, bo Ruch to spotkanie przegrał. Dużo zabrakło, by to spotkanie zakończyło się innym rezultatem? Według mnie nie zabrakło dużo, bo też uważam, że postawiliśmy Górnikowi poprzeczkę wysoko, graliśmy jak równy z równym i nie zabrakło nam dużo, żeby gdzieś tam wyrównać ten stan rywalizacji, bo mieliśmy swoje sytuacje, zwłaszcza w drugiej połowie, na początku, w pierwszych 10-15 minutach mieliśmy swoje okazje, żeby wyrównać, strzelić bramkę. Kto wie, jakby się to potem ułożyło, no ale niestety no, nam nie chciało wpaść, Górnikowi wpadł gol życia praktycznie. No i niestety musimy przełknąć tą gorzką pigułkę i pogodzić się z porażką. Jesteś teraz rozgoryczony, ale myślę, że jak jutro na spokojnie sobie ten mecz przeanalizujesz, to chyba będziesz z niego zadowolony, tak indywidualnie, no bo w wielu sytuacjach chroniłeś Ruch od straty bramki. No, ale niestety w tej jednej nie udało się uchronić i przegraliśmy i dla mnie te wszystkie sytuacje, które gdzieś tam obroniłem, idą teraz w zapomnienie, no bo nie udało się odnieść pozytywnego rezultatu w tym meczu, nie gramy dalej w Pucharze Polski, odpadliśmy, przegraliśmy derby. No niestety no, na ten moment świeżo po meczu to się liczy, gdzieś tam przyjdzie, prześpimy się wszyscy z tym, przyjdzie czas na refleksję i jedno jest pewne, nie możemy zwieszać głów do dołu po tym meczu i możemy być z siebie, można powiedzieć, nawet dumni, bo zostawiliśmy kawał serducha i dużo zdrowia na boisku. A jak ocenisz to, co działo się wokół boiska, atmosferę panującą w tym meczu? Czy to był największy mecz, w jakim do tej pory w swojej karierze grałeś? Za dużo tych meczów w piłce seniorskiej nie zagrałem, ale mogę z czystą świadomością powiedzieć, że tak, to był jeden z najlepszych meczów, jaki było mi dane zagrać w mojej przygodzie z piłką. Pełny komplet, nie wiem, 10 tysięcy ludzi chyba było, bezustanny doping na trybunach, fenomenalna atmosfera. W lepszym meczu, jeżeli chodzi o atmosferę, nie grałem. No i o rangę też.